Dzień dobry wszystkim. Witamy serdecznie, miło, ciepło, sympatycznie Państwa. Nie przedłużając, moi drodzy, dzisiaj będzie Q&A. Q&A rodzinne z Tymonem i z Maćkiem. I przechodzimy od razu do Waszych pytań, a naszych odpowiedzi. Od razu? Tak, nie, od razu. Ja ja nie chcę wstępu, to jest mój kanał. I nie będzie tutaj długiego wstępu, bo ja nie cierpię długich wstępów. Opowiadamy o tym, jak coś spędzamy święto. Jak to jest mieć rodziców youtuberów? Czy to Ci w jakiś sposób nie uprzykrza życia albo go nie poprawia? Wydaje mi się, że już takie pytanie było w kilku Q&A. No było, ale wiesz, to chodzi też bardziej o to, jak to się dzieje w przeciągu lat, bo się zmienia, nie? Uważam, że to z jednej strony jest spoko mieć takich rodziców, bo fajni są. Bo fajni są! Spoko jest mieć takich rodziców, bo fajni na są. Przykład, ale nie, to tak jest z youtuberami, w ogóle z influencerami, najważniejsze jest, że wszyscy są fajni. Poprawię ci sweterek, synku. Dziękuję. Tylko jest jedna bardzo ważna rzecz, żeby byli dobrymi rodzicami. Dobrzy. A nie jak inni rodzice. Nie jak inni rodzice. Którzy nie są youtuberami. A nie chciałbyś na przykład, żeby twoim tatą był Marcin Dubiel, albo no nie wiem, Amadeusz Ferrari, albo Nathan Marcon? A może Marcon? Oni byliby bardzo fajnymi rodzicami. A nie, pytam Tymona. Zgodziłbym się, gdyby to był Mr. Beast. Mr. Beast, dobra, okej. Okay. No Tymon leci rodzicielsko na wyświetlenia, po prostu. Przyłapujecie Tymona na fajce w wieku 15 lat. Jaka jest wasza relacja? Tu jest napisane, myślę, że chodzi o reakcję. Znaczy, my mieliśmy z Tymonem ostatnią rozmowę a propos papierosów, a propos w ogóle palenia. Co jakiś czas mam z nim taką rozmowę. Ale nie dlatego... Bo Tymon nie urośniesz, jak zaczniesz jarać fajki. Ja nie urosłem, słuchajcie. Co? On nie urósł. Ja on nie urosł. I tak mama mówiła, mama mnie zawsze straszyła, mówiła... Tylko, że moja mama, no wiadomo, ma 1,53 m. Myślę, że Maxi Bogues był od niej wyższy. Mama mi zawsze mówiła, że jak będę palił, to nie urosnę. I ja mówię, ta jasne. I zacząłem palić i nie urosłem, serio. Naprawdę zatrzymałem się na 1,76 m, od kiedy zacząłem palić. I to było bardzo dziwne. Tymon na przykład w tej chwili, ile ty masz lat? 13. Przypomnij mi. Nie pamiętam moich urodzin. 13 lat ma Tymon. Wszystko pamiętam specjalnie, tylko chciałem ci dać dojść do głosu. Tymon ma 13 lat i no ma powyżej 1,70 m. Co jest ciekawe, bo ja na przykład nie miałem tyle, na pewno, więc ja nie wiem, po kim ty, Tymon. Po mnie. Tak, jesteś wysoki. Po mnie, słuchajcie, ja muszę na mama chwilę... Mama, ja ciebie dosłownie przerosłem. To prawda, to jest jedno też takie pytanie, ale zaraz do niego przejdziemy, tylko ja jednak ciągnę... Czy jest adoptowany? Bo mam nowe nakładki, mam nowe te... Sztuczną szczękę, ona ma gibis tak zwany. Mam nową sztuczną szczękę i tak mi się źle z tym mówi, że ciągle mówię tak... No ciągle się tak. A to my wszyscy możemy w ten sposób. Kurza mnie to strasznie, muszę to wyciągnąć na czas mówienia. Wracamy po przerwie na wyciąganie szczęki. O nie, teraz drapią mnie te retainery. Jezu, co za życie po prostu z aparatem. Dobra, następne pytanie było a propos wzrostu. Ono się też pojawiło, bo było pytanie, czy Tymon cię przerósł. Musiałabym wstać, żeby to pokazać, ale nie wiem, czy kamera nam to złapie. Złapie. Tak? To chodź, Tymon. Ale ściągnij kapcie, żeby było uczciwie. Z tym on mnie przerósł. No to jest jakieś... To jest jakieś 20 centymetrów. No to chyba mnie przerósł. I też się właśnie zastanawiamy, bo tak. Mój tata miał 1,81 m, albo 1,80 m, teraz nie pamiętam. No ale jakoś tak, no ten centymetr to nie ma różnicy. That's what she said. Tata miał 1,81 m, no mama ma 1,53 m. Twoja mama ma też 1,54 m. Moja mama ma 1,60 m. 1,60 m? Wygląda jakby miała 1,54 m. Znaczy ona tak twierdzi, możliwe, że ma 1,55 m, a twoja mama myślę, że ma 1,50 m. Ja myślę, że one obie oszukują po prostu. No więc dobra, są. A twój tata ile miał wzrostu? Mój tata miał taki był mniej więcej twojego wzrostu. Mniej więcej mojego wzrostu. Mój dziadek i moja babcia byli dosyć wysocy, przynajmniej ja ich tak pamiętam. Tylko, że dziadek zmarł jak ja miałem 9 lat, więc ciężko mi jakby korelacyjnie do tego podejść. A nie wiem jak było po stronie taty, ale babcia Wala była dosyć niska. To u mnie po stronie taty wysoki dziadek, babcia nie pamiętam. Tak, no dobra, a po stronie mamy niscy. Może mamy jakiś genotyp po prostu w sobie. Masz genotyp? No myślę, że jakiś genotyp masz w sobie. Michaela Jordana myślę, że to jest genotyp. A może przez to, że ja tyle myślałem o NBA, Tymon, to teraz byś miał 2 metry. Tak, ja cię adoptowałem z NBA. Naprawdę jesteś zaginionym dzieckiem Larego Birda i Michaela Jordana. Następne pytanie. Która potrawa w święta jest waszą ulubioną? Bo to świąteczne Q&A, więc musisz pojawić. Już od razu powiem, barszcz z uszkami. Uszka z barszczem. Zdecydowanie
trochę barszczu, w sensie tak chochelkę, o, tak, jedną albo dwie nalać i cały, i uszka. I cały garnek uszek. Z mięsem. Tak, oni jedzą z mięsem. Uszka, tak. My jesteśmy właśnie z tych, co jedzą uszka z mięsem. Ja bym zjadł cały taki. Ale na przykład ja kiedyś nie jadłem niczego, co było na święta, kompletnie oprócz tych uszek. A myślałem, że oprócz precelek i Coca-Coli. Precelków i Coca-Coli. Nie, to jadłem tylko uszka i od jakiegoś czasu, nie wiem, od 10 lat zacząłem jeść rybę na święta. Karpia, ja bardzo lubię karpia, który jest robiony u nas, bo ten karp jest też inaczej u nas robiony, tak jak u Oli się robiło karpia, czyli nie wali tym mułem, jest trochę słodki, a trochę, no nie słodki po prostu i nie wiem, to jest dla mnie bardzo dobra potrawa wigilijna i ją lubię i lubię ją tak też zjeść później, dzień później, mogę dwa dni później. Wrzucić ten przepis na karpie jak chcecie, ale nie w tym Q&A, tylko w jakimś innym bo to odcinku. To jest taki z czosnkiem, on trzeba go... Maciek zaraz go zaraz opowie, nigdy go nie robił, ale zaraz opowie, jak bo się ja go robi. Bo ja już jestem kulinarnym mistrzem, więc ja doskonale wiem, co się robi z różnymi rzeczami. O, gryzę się po wyciąga tym. Się z niego po prostu ten muł w jakiś tam sposób, to na pewno. I to jest ten karp i czy coś jeszcze? A i bardzo lubię karpia po żydowsku, którego mama zawsze kupuje około 2 kg i nikt tego nie je, tylko ona ugryzie kawałek i już zostawia. I mówi, nie, dobra. Naprawdę, karp po żydowsku jest najohydniejszą rzeczą, jaka jest na tym stole wigilijnym. Mi najbardziej smakuje zupa grzybowa z łazankami, której nie ma nigdy na święta, bo oni jej nie jedzą. A nie chce mi się jej gotować tylko dla siebie samej. Raz tylko tak sobie ugotowałam. Ja też jadłem. Więc to była zawsze moja ulubiona i oczywiście ten karp, bardzo lubię karpia. No i ja lubiłam w ogóle, ja lubiłam ten smak świąt taki, który był z domu, wiecie, tak jak jesteście przyzwyczajeni po prostu do tego, jak smakują święta w waszym domu, więc ja bym chciała taką wigilię po prostu powtórzyć, żeby to smakowało dokładnie jak kiedyś, jak byłam dzieckiem i myślę, że to byłoby takim najprzyjemniejszym, a tak w ogóle najbardziej lubię właśnie zupę grzybową z łazankami i karpia. To są moje ulubione dania w święta. Ja najbardziej lubiłem opłatek wigilijny. I makówki lubiłam też, bo u mnie w domu były takie mocno nasączone rumem. Pyszne były. A makaron z makiem? Nie, to ona ulubione. To nie. To u nas się tego nie jadło. Dobra. Maciek i Ola, czy planujecie nowe dziarki? Tymon, czy podobają ci się tatuaże rodziców? W sumie z jednej strony tak, jeżeli rozumiem referencje tych tatuaży, to mi się podobają, jak na przykład tutaj tatuaż wilk. Tutaj nic. Moje ci nie podobają. Żaba. I to jest referencja czego? To jest referencja czego? Do Króla Żab z tego, z Labiryntu Pana. Nie, ja po prostu całuję się w rękę pana. Codziennie i no patrzę, tak, czy książę się pojawia. A on ma na imię Pan. No ja mam, no tak, Pan's Labyrinth. Tylko, że faun jest przetłumaczony. Nie, to nie jest to, wiesz? To nie jest to. Ja mam prędzej same byś mógł znaleźć na tatuażach, bo mam tutaj referencje z Wiedźmina, tutaj referencje z komiksów, tu referencje z gier i referencje kosmiczne. No ja nie zżynam po prostu prac cudzych artystów, tylko mam oryginalne rzeczy na sobie. Nie jestem po prostu Maćkiem, typowy youtuber. Czy było pytanie, czy planuję? No to ja pokażę może. Nie może być Q&A bez tego, że Maciek ściąga spodnie. Ja pokażę może. Tu musimy skończyć z Bartkiem, którego pozdrawiam serdecznie. Musimy z Bartoszem dokończyć... Przykro mi, Tymon, bardzo mi przykro, naprawdę. Są uszy do zrobienia, tutaj ma być jeszcze postać. I tak się zabieramy za to od 3 lat. 3 lata temu ostatnio, tak, no jakoś 3-4 lata temu ostatnio byłem na sesji. Ja mam ten problem z tatuażami w tej chwili taki, że ja już się troszeczkę odzwyczaiłem. A to tak mnie boli generalnie i za każdym kolejnym razem boli mnie bardziej dziaranie, więc to jest niestety tylko ten problem. No, także ja również mam u Bartosza niedokończony tatuaż, jest on gigantyczny, bo są to plece i... To jest no tak zwany dług tatuażowy. No i nie wiem, no nie wiem, czy ja go dokończę. I czasami mam taki zryw, że chciałabym jeszcze jakieś mniejsze, ale nie mam miejsca, dlatego że ja po prostu powiedziałam sobie już dawno temu, że dekoltu szyi oraz nóg poniżej tej pewnej linii tutaj i z przodu nigdy nie wytatuuję i to się nie zmieni po prostu. Ja na przykład szyję chciałabym zrobić. Mama, na oku sobie wytatuuj. Na dupę sobie zrób. Zdanie to się nie skończy źle. No marzę o tym, żeby mieć oczy wytatuowane. Ale ja na przykład wiem, jak jestem u barbera,
jak mi nawet maszynką goli, nawet nie brzytwą, tylko maszynką tutaj mnie goli, mnie to tak wkurza, jak ktoś mi coś robi tutaj przy szyi, że wątpię, żebym wytrzymał podczas dziarania całego tego tutaj, no ale może kiedyś. A Tymon, czy ty chciałbyś mieć tatuaż? Bo takie pytanie też tutaj nie. było. Jakoś nie planuję. Tymon nie planuje, za to Tymon mnie wytatuował i... Stay clean. I tu jest ten tatuaż, czekajcie. A jakbyś miał mieć tatuaż, to jaki to by był? Tu. Ksenomorf. Tymon go zaprojektował i go wytatuował i wszystko sam zrobił. Ja jestem bardzo dumna i on tutaj zajmuje takie miejsce bardzo honorowe z przodu. Szczerze powiedziawszy, to jak ty zrobiłeś wilku, to pomyślałbym, że tak, żeby zrobić właśnie taki generacyjne coś. Że każdy mężczyzna musi mieć tatuaż z wilku. Czyli bym po prostu miał tatuaż jakiejś postaci z wilku. Każdy mężczyzna musi Pozdrawiamy mieć... braci Minkiewicz, wychowujecie przyszłe pokolenia, moi drodzy. Mnie każdy mężczyzna musi mieć tatuaż z wilka. Dziwnym to już jest. Dwie dekady, dziwnym nie jest od kiedy to się dzieje. Czy śmiało możecie powiedzieć, że jesteście dla siebie najlepszymi przyjaciółmi? Nie. Znaczy tak. To jest pytanie do nas raczej. A, dobra. Ty nie jesteś naszym przyjacielem. Ty jesteś naszą własnością przede wszystkim. I my możemy cię oddać, kiedy będziemy chcieli. Z powrotem do cyrku. Ty nie masz wyboru po prostu. Wrócisz do cyrku. Ty musisz się z nami przyjaźnić i nas kochać i nas szanować. Wrócisz do swojej prawdziwej rodziny pawianów. Wy nie wiecie, to jest inside joke. To jest inside joke, tak. Ale to Tymon kiedyś zaserwował. Tymon jak był, nie wiem ile on miał, 7 lat. No, 7 lat. Coś takiego. Byliśmy na wakacjach z moją mamą w Alasie dla odmiany. I pływali sobie w kółkach, Tymon z moją mamą. I jak wrócili z tego pływania, to mama mówi, że Tymon jej powiedział, że tam zaboją czeka. Że tam zaboją, że idź tam babciu popój sobie tam zaboję, bo tam czeka na ciebie twoja prawdziwa rodzina pawianów. Abstrakcja tego wydarzenia sprawiła, że ja sobie absolutnie zwizualizowałem to w głowie, że oni tam czekają i tak, cholera, znowu się nie udało, znowu Grażyna nie wróciła. Ale to do dzisiaj jest tak super śmieszne, że moja mama idzie do swojej prawdziwej rodziny pawianów, a do kogo podobny jest Tymon? Możliwe, że do pawianów Tymon. Ale czekaj, bo myśmy nie odpowiedzieli na pytanie. A czy śmiało możemy powiedzieć? Przyjaciółmi. Nie. Słuchajcie, my jesteśmy już tyle ze sobą, że... To jest kwestia przyzwyczajenia po Nie, że znamy się bardziej niż nie jeden przyjaciel zna drugiego i prawda jest taka, że pomimo tego, że się kłócimy, że czasami po prostu mamy bardzo odmienne zdania i nie zgadzamy się w wielu kwestiach, to mi się wydaje, że jeżeli przyjdzie co do czego, to oboje jesteśmy w stanie stanąć za sobą murem bardziej niż nie jeden przyjaciel. Oj nie, no to ja bym odpowiedziała krócej. To jest chyba oczywiste, że jesteśmy przyjaciółmi. Jakbyśmy nie byli, to byśmy chyba nie byli ze sobą po prostu. Gdyby nie było przyjacielskości w tej relacji. No, różnie bywa, słuchajcie, z różnymi parami. No, ale ja mówię o nas, a nie o różnych parach. No okej, okay, ale... Ale to nie odzywaj się, dobra? No, tak niestety to wygląda, słuchajcie, najczęściej. Nie odzywaj się, okej? Okay? Teraz nie widzicie tego poza kamerami, bo to wytnie, ale za chwilę będzie taka kłótnia. Nie odzywaj się, okej? Okay? No do kogo podobny jest Tymon? No już powiedziałam, że do pawiana. Kogoś z pawianów rodziny, ponieważ Tymon jest trochę podobny do mnie i trochę do babci Grażyny. Do jest podobny najbardziej. Więc myślę, że do rodziny pawianów po prostu. A tak naprawdę wydaje mi się, że Tymon jest takim totalnym miksem, bo ja widzę i ciebie, i siebie. A ja widzę, i większość mocno. Osób też to widzi, że bardziej ty. Że parę osób napisze, że do mnie jest podobne, ale więcej osób napisze, ty że on dokładnie się rusza tak jak ty, chodzi dokładnie w ten sam sposób jak ty, oboje się kiwacie. Jeszcze mamy przeprosty. Macie straszne przeprosty obaj. Macie kształt twarzy taki sam, bo ty nie ma mojego kształtu twarzy. Ja mam męską szczękę w przeciwieństwie do was. No nie, my nie mamy męskich szczęk. Nie, wy nie macie, wola mieć waszą szczękę. Oddaj! A wy moglibyście mieć moją męską szczękę. Ja mam po wujku Marku po prostu szczękę. Taka jest prawda. To mój chrzestny, w sensie brat mojego taty, żeby nie było tutaj jakichś dziwnych podejrzeń. Tak będą. Mój tata też miał dużą taką szczękę. Odpowiadając w skrócie na pytanie, najpewniej jestem najbardziej podobny do babci Grażynki. Do babci Grażynki, to a prawda. Myślałem, że do no nie, no jesteś do mnie podobny. Do rodziny zastępczej. Czym interesuje się Tymon? To jest dość skomplikowane pytanie. Dziewczyny... Dlatego was zapraszam na mój kanał. Dziewczyny, dobre żarcie, szybkie fury. Aha. Aha, na czym aha. się interesuje Tymon? Co cię teraz tak interesuje? Na pewno czytanie. Teraz Tymon czyta Zielone Kraterze, jego ulubioną książkę, Melchiora Wańkowicza.
Polecam serdecznie. Tak, to on jest zapalczywym wręcz czytelnikiem. Jestem artystą. Podsyłamy Tymonowi co chwilę albo jakieś fajne komiksy, albo jakieś ciekawe książki. Ostatnio daliśmy mu Buszującego w zbożu Salingera. I najlepsze jest to, że mówię Tymonowi, że no tam J.D. Salinger, a on mówi, a tak, kojarzę to nazwisko. I ja wtedy doszło do mnie, skąd on to kojarzy. Kojarzę to z BoJack Horsemana, bo tam Salinger został, był zamrożony i go odmrozili, żeby stworzył teleturniej dla celebrytów. I stąd go kojarzę, nie? Czytaj Buszującego w zbożu. Więc Buszującego w zbożu dostał, natomiast książka, do której się ostatnio dorwał... The Office. To jest... Witajcie w Dunder Mifflin. Znaczy, ja już to kończę czytać, ale Tymon zaczął to czytać po prostu nagle i przeleciał 40 stron. Nagle potrafi, nie? Więc... Trzeba po prostu dawać coś ważnego. No ważne, Buszujący w zbożu jest bardzo ważną, fajną, ciekawą książką, którą warto przeczytać. Każdy niezależnie od wieku mógłby... No to chciałbym, tylko mi nie wyszło. Potknąłem się i upadłem na telefon. Na telefon, tak. Wszedłem na TikToka. I niestety przepadłem, no. No dobra, ale bo pytanie było, czym się interesuje Tymon. No jakie są twoje zainteresowania? Ogólnie creepy rzeczy lubię. Lubisz ogólnie creepy rzeczy? Creepy rzeczy. Tak jak The Office. Moje dziecko. The Office, no i też bardzo lubię ogólnie seriale. Filmy są spoko. Znaczy nie spoko, co ja mówię, są świetne. Filmy są świetne. Jaki film ostatnio widziałaś creepy, który ci się najbardziej spodobał? Siedem... Ten Jezus... Nie uciszanie owiec, tylko... Milcze. Uciszanie owiec. Silencing of the lambs. Silencio! Milczenie owiec. Milczenie owiec. Milczenie to jest owiec. Prawie jak liczenie owiec. Liczenie owiec. Liczenie tak. Owiec. Nie ma no tego to ostatnio oglądaliśmy, ziomka z jedzeniem, przepraszam. Oglądaliśmy Milczenie owiec, oglądaliśmy właśnie 7. No, staramy się Tymonowi też pokazywać jakieś rzeczy, które sami lubimy i Tymon ma już 13 lat, zresztą jakby młodszy to oglądał też cięższe kino generalnie, bo my też zawsze staramy się The z nim Wall. To oglądać. O The Wall na przykład A ostatnio niedawno, oglądał Alana tak. Parkera. Ale jak był młodszy na przykład, co tam, Tarantino jakieś, oglądał, tak, to. Na przykład film. Pulp Fiction oglądałeś dwa lata temu. Tak, jakiś czas temu. Kto jest bad cop, a kto good cop? Kto jest złym, a kto dobrym policjantem? Bad good. Naprawdę? Ja jestem tym dobrym? Bad, tak? Bad good, good. Ja jestem taki bad. Zły policjant? Dobrze, okej. Okay. Bad, good. A to jest. A to on robi tutaj alfabet Morsa, wysyła SOS. Chyba tak, to musi być. Uratujcie mnie, błagam. To jakiś musi być ten bad cop. Mam teraz problem. Dobra. Warga, jak się czujesz, że Tymon za niedługo będzie w szkole średniej? No. Tak średnio powiedziałbym, tak średnio. No tak się czuję, że na przykład załatwiam mu teraz korepetycję z polskiego, żeby egzamin ósmoklasisty przebiegł sprawnie, bo jak się okazało, porozmawiałem z panią, że uczniowie niektórzy nawet mają dwójki i trójki z polskiego na koniec roku, a z egzaminu mają 90%, więc... No można się nauczyć też pod sam egzamin, bo też pamiętajmy o tym, że system edukacji u nas, ten, który jest w tej chwili w Polsce, jest dosyć dziwny i dosyć osobliwy. I ja się na przykład nie zgadzam strasznie z niektórymi lekturami, które są, bo są archaicznymi zabytkami, które powinny dawno temu zostać wyrzucone. Nie, niekoniecznie w pustyni i w puszczy, tylko generalnie. Jest dużo lektur, dużo takich rzeczy, których się dzieciaki uczą, a można by było poczytać coś bardziej współczesnego. Czy zająć się filmem chociażby też, żeby więcej filmów oglądali, znanych dzieł, zajebistych reżyserów. Można by coś bardziej współczesnego. Oczywiście te stare rzeczy mogłyby zostać w jakichś krótszych formach, żeby się uczyć po prostu formy pewnej, bo czyta się te książki czasami dla samej formy dla... No tak, żeby zrozumieć pewną tak, formę, żeby zrozumieć, Antygony na przykład, żeby zrozumieć pewną formę. Natomiast wydaje mi się, że czasem zostawianie całej lektury, która już jest totalnie archaiczna i czyta się to ciężko i ze względu na język, jaki tam jest użyty i w ogóle na wydarzenia, które tam są, to dziady. Bardziej zniechęca dzieciaki do czytania niż zachęca. Jak lubisz creepy rzeczy, to dziady są creepy dosyć, no, a w tamtym okresie były bardzo creepy. Ale co, że gościu leje wódką, żeby przyprowadzić... Znaczy, no w sumie
Tylko ten widziałeś stary... Smarzowskiego film jakiś? Tam też goście leją wódką, żeby kogoś przyprowadzić. Bardzo notariusza, często. Żeby podpisał umowę. Tymon, czy miałeś kiedyś problemy w szkole ze strony nauczycieli przez to, że nagrywacie wszyscy na YouTube? W sumie nie. Nawet wydaje mi się, że bardziej miałam propsy za to, że robiłem filmy na YouTube. Przykładowo właśnie z wywiadem. To była tak naprawdę praca domowa. A tak, ten wywiad z moim tatą, z dupy, wargą, jak wolicie. Dzień dobry, nazywam się Tymon Dąbrowski, a dzisiaj będę przeprowadzał wywiad oto tutaj moim tatą, czyli Maciejem Dąbrowskim. To rzeczywiście, Tymon, warga z dupy. To było zadanie domowe, które Tymon musiał zrobić i postanowiliśmy to przeprowadzić po prostu w takiej formie wideo. No i potem powstał nowy format. Ale Tymon też dostał 6 z muzyki kiedyś, bo robił coś ponad to, ponad program szkolny. Między innymi za Jagodzianki, które nagrał za parodię Jagodzianek. Napisałam tekst do nich. Czuję się w połowie matką sukcesu. Pytanie do każdego o ulubiony film i serial. The Office. I co jeszcze? A film? Film właśnie to będzie bardzo trudne do dyspozycji. Jedna chyba z tych nowszych filmów. Wydaje mi się, że trochę przekręt. Snatch Guya Ritchiego. Z drugiej strony Fight Club, ale też zło. Jeszcze bym dodał w sumie 2 filmy. Chociaż jeden film to jest trylogia, bo trylogia Władcy Pierścieni. Mm-hmm. I jeszcze Avengers Infinity War. Infinity War, czyli który? Ten ostatni, jak się przedostatni, bili? Przedostatni. To co? Wtedy, kiedy strykał Thanos, tak? Okay. Nie wiem, czemu bardziej mi się podobał niż Endgame. Mi się też bardziej podobał niż Endgame, szczerze mówiąc. Teraz wszyscy mnie zabiją. Mnie się zabije, bo uważam, że też jest lepszy. Większość osób chyba lubi tę przedostatnią część. Było tam jedno z bardziej zaskakujących rzeczy, jeżeli chodzi o filmy, szczególnie takie filmy z bohaterami. No, Spider-Man! Co do mnie, no to jeżeli chodzi o serial, no to też The Office, no. Nie ma innej odpowiedzi. Ja myślałam, że Tymon powie Breaking Bad. Wiadomo, że Parks and Recreation też bardzo lubię. O. Lubię bardzo Breaking Bad, oczywiście. BoJack Horseman. BoJack też jest jednym z moich ulubionych seriali. South Park. No, u mnie nie. No nie. Ale BoJack też by był, mógłby być nawet na pierwszym miejscu, jeżeli chodzi o animacyjne seriale. Bo go naprawdę lubię. A co do filmów, no to zawsze Fight Club, no. Tak, i to się raczej nie zmieni, ciężko będzie to przebić. No. Też ze względu na nostalgię niesamowitą, jaką czuję względem tego filmu, to, że oglądałem go 22 lata temu i jakby, że cały czas on gdzieś tam żyje we mnie. Ja wszystkie te filmy, seriale, które zostały tutaj wymienione, mam dokładnie ten sam stosunek. My z Maćkiem w ogóle lubimy w większości, mamy te same rzeczy, które tak lubimy bardzo. Gotowe z małymi różnicami. Gotowe na wszystko są spoko. No, nie, oczywiście nie wszystkie sezony, ale pierwsze są spoko. Ale to nie jest mój ulubiony serial absolutnie. Natomiast w tej topce na pewno są te rzeczy, które wymieniłeś. Jeszcze bym tam Parasite dorzuciła i w ogóle milion innych filmów, o których nie jestem w stanie tutaj wymienić, bo jest ich tak dużo, że jest z tego niezliczona ilość tak naprawdę. Ona też bardzo lubi True Blood, ale tak gdzieś 8 sezon najbardziej. Tak, tak, tak. Razem z Plotkarą Nową. To wszystko moje ulubione. Jest dużo takich seriali właśnie, które uważam, że są wow, tak jak tutaj te, które wymieniał Maciek, tak samo z filmami, więc nie byłabym w stanie wymienić. Nie byłabym, tylko na przykład South Park to nie jest mój ulubiony serial, ale bardzo lubiłam ten serial, jak byłam dzieciakiem, ale no, to nie jest mój ulubiony serial. Natomiast jest tego zbyt dużo, żebym mogła po prostu sztuk jeden wymienić. No. W tym roku moim numerem jeden absolutnym jest w Trójkącie. A moim możecie zobaczyć Kurwturę, to będziecie wiedzieli. A w tym roku? No, w tym roku. Tym on jeszcze nie widział w Trójkącie, ale musi zobaczyć. My byliśmy sami na tym. Muszę? Bo myśleliśmy, że się nie spodoba Tymonowi, ale myślimy, że mu się jednak spodoba. Dobra, tego pytania było najwięcej. To jest kiedy drugie dziecko i czy... I czy chciałam mieć po Tymonie jeszcze dziewczynkę? Nie! Także, co, nie, to nie twoja decyzja. Także ja jeżeli chodzi o drugie dziecko, to nigdy.
Jej! Tymon, no właśnie pojawiało się też pytanie, czy Tymonowi bardzo doskwiera to, że był jedynakiem, czy kiedyś nie chciał być jedynakiem. Widzicie, nie to jest odpowiedź od razu. Chcę zostać jedynakiem. Nie chcesz mieć rodzeństwa. Tymon chce być jedynakiem, bo braci się nie traci, a jak jest głupi brat, to jednak fajnie, żeby się stracił, nie? Dokładnie. No, ja, nie chcę ryzykować. Ja sama, bo tam też takie pytanie było, czy mi kiedyś brakowało rodzeństwa. Ja jestem jedynaczką, nigdy rodzeństwa mi nie brakowało. Niestety, ale kiedy byłam dzieckiem, miałam jedyne wzorce rodzeństwa, jakie miałam. To były bardzo negatywne wzorce i ja się całe dzieciństwo cieszyłam z tego, że ja nie mam rodzeństwa. Bo jedyne rodzeństwo, jakie znałam, to był koszmar, a nie cokolwiek przyjemnego. Także dopiero będąc dorosłą osobą poznałam ludzi, którzy mieli fajne rodzeństwa i zobaczyłam, że naprawdę posiadanie rodzeństwa może być czymś fajnym. Także tak u mnie. Dziecka absolutnie nie chcę, nie planuję i nie chcę mieć drugiego dziecka. I czy myślałam kiedykolwiek o tym, żeby to była dziewczynka? Kiedyś, jak jeszcze się zastanawiałam nad drugim dzieckiem, to było mi wszystko jedno, jakiej będzie płci. Tak samo jak przy pierwszym dziecku. Nigdy nie myślałam o tym, że byłoby fajniej mieć chłopca, czy fajniej mieć dziewczynkę. Wszystko mi jedno, szczerze mówiąc. Ja, jeżeli chodzi o dzieci, to powiem, że wszystko mi jedno. Nie wiem, ile moich dzieci krąży po świecie w tej chwili. Ciężko mi to sprawdzić. Ja też tego nie wiem. Nie mam kontaktu z tymi osobami, więc... Co? Co? Z rodziną pawianów. Nie, ale naprawdę, no ja mam tak, że ani nie chcę, ani nie chcę dziecka. Znaczy, wychodzę bardziej z założenia... Nie chcesz dziecka. W tej chwili, że no my już swoje zrobiliśmy, że tak powiem, dla tego świata. Też z drugiej strony, jeżeli dla tego świata kolejne dziecko byśmy przyciągnęli, no to też mamy już ponad 8 miliardów osób na tym świecie i wiadomo, że większość z nich to są Chińczycy i ludzie z Indii, no ale jednak. Czy pozwolilibyśmy zrobić Tymonowi tatuaże przed 18, nawet jakieś przypałowe? Znaczy, nawet jakieś... Przede wszystkim nie pozwoliłabym Tymonowi zrobić tatuaże przed 18 rokiem życia, tym bardziej tych przypałowych, bo uważam, że tatuaże są dla ludzi dorosłych, po prostu. Jak ma 18 lat, to staje się dorosły? Nie. No właśnie. Nie, ale ja nie powiedziałam, znaczy wiesz, już jak ma, ale to nie było pytanie o alkohol. Jak ma 18 lat, to ja już nie mogę po prostu, jeżeli chodzi o prawo, decydować o tym, czy on może się tatuować, czy nie. Natomiast na pewno bym go zniechęcała do zrobienia jak najdłużej tatuażu, żeby po prostu zastanowił się nad tym, co on chce w życiu robić. Jak się ma 18 lat, to jeszcze człowiek nie wie tak naprawdę, czym się będzie zajmował. No, oczywiście są wyjątki, które mogą powiedzieć, że wiedzą, czym będą się zajmowały, ale takich wyjątków jest niewiele. Ale i myślę, że dobrze jest... Czym się będzie zajmował? No bo są zawody, w których jesteś skreślony. Nie, oczywiście, nie że tak. Nie będzie już wszystkie zawody związane z zaufaniem publicznym. Nie będzie. No tak, gwarantuję, są źle widziane tatuaże. Gwarantuję wam wszystkim, że za 10 lat wszystkie zawody zaufania publicznego, Maciek wam gwarantuje, on wam gwarantuje. Sędziowie i tak dalej, nikt nie będzie już patrzył na tatuaże, bo będą już takie rzeczy, że nikt nie będzie patrzył na tatuaże, gwarantuję wam. Serio. Maciek gwarantuje, macie jego gwarancję, natomiast ja nadal uważam, że będą ludzie, którzy nie będą chcieli, bo to nie jest domena starych ludzi, tylko ja takie komentarze negatywne, jeżeli chodzi o tatuaże, często dostaję też od młodych osób i często to są właśnie komentarze związane z tym, że im się tatuaże kojarzą źle z ludźmi, którzy nie są odpowiedzialni, więc jeżeli ktoś ma taki obraz w głowie, to nie będzie chciał chodzić do takiego lekarza, nie będzie chciał słuchać porad od takiego prawnika. Po prostu zawody, które są związane z zaufaniem, nie kojarzą się z tatuażem. Ja nie mówię o tatuażu, gdy ktoś ma wytatuowaną klatę i tak chodzi w koszuli przez cały czas. Mentalność ludzi się zmieni. Tylko chodzi mi o dłonie, o twarz, o szyję, o takie... W ciągu dekady mentalność ludzi się zmieni, a jeżeli nie zmieni się, to czeka nas zagłada i jakby nie będzie to miało żadnego znaczenia. Byłoby super, gdyby to się zmieniło, bo prawda jest taka, że to czy wasz lekarz, czy ktokolwiek inny, komu ufacie w jakikolwiek sposób ma tatuaż, czy go nie ma, nie wpływa na to, jaką jest osobą. Zresztą polecam wszystkim jeden odcinek High Maintenance, czyli w potrzebie serialu, który oglądaliśmy w tym roku, serialu, który zakończył emisję w 2020. To jest jeden z moich ulubionych seriali ever. W tym serialu w drugim sezonie jest taka scena z jednym z drag queen, który ratuje gościa po prostu w supermarkecie, czy tam w kanapkowni jakiejś. I to pokazuje dokładnie, dlaczego ten stosunek
ta mentalność ludzi powinna się zmienić. Koniecznie sprawdźcie ten serial w potrzebie High Maintenance. Nie umiem mówić pewnych rzeczy, bo zagryzam sobie wtedy policzek w środku. Dobrze, to nie mów, dlatego powiedziałem za ciebie. Czy można wytrzymać z jedną osobą przez tyle lat? To jeszcze nie. Miłość, to już przyzwyczajenie. Nie ani można. Ani przyzwyczajenie, ani miłość, to jest po prostu kredyt. It's business. Biznes, kredyt i no to są pieniądze. Wizerunek. Można powiedzieć, że płacimy sobie nawzajem po prostu za bycie w związku, nie? Mama, by the way, musisz mi dać 50 zł za ten odcinek już. A tak, no tym Tymonowi też płacimy. Czy poczekasz, aż się skończy? No teraz. A mogę ci puścić blik na telefon? Nie. Dziękuję. Więc, żadnego. Generalnie odpowiadając na to pytanie, widzicie, z miłością jest tak, że trzeba ją zrozumieć i to, co często uważacie, że jest miłością, nią nie jest bardzo często. Jest tylko jakimś stanem, który albo bardzo szybko mija, albo się rozmywa, a to, co my mamy w sobie, będąc ze sobą od ponad 16 lat, jest czymś dużo głębszym i czymś, co oczywiście jest czasami poszarpane, czasami jest zagruzowane, ale jest najtrwalszą autostradą, która prowadzi z Katowic do Warszawy. Zatkane, zaczopowane, z dziurami. Czasem są tam korki. Historia naszej miłości. Czasem jest przebudowa drogi. Czasem jest okrężna, ale dalej jest to droga z Katowic do Warszawy. Czasem jest polska droga. Czasem przejeżdżasz nią godzinę 50. Porównałeś nasz związek do trasy Warszawa-Katowice, to jest naprawdę ciężki kawałek chleba. Ale najważniejsze, że po drodze jest gdzie zatankować i można wypić kawę w maku. To jest najważniejsze w tym związku. Z czego w Tymonie jesteście dumni najbardziej, a z czego Tymon jest dumny w was? Ja jestem najbardziej dumny z tego, że Tymon potrafi udawać Golluma. My precious. They took him. Ja jestem najbardziej dumny z kreatywności Tymona. Z tego, jak on podchodzi do pewnych rzeczy, jaką ma wyobraźnię, jak rozwija swoje pasje i jak bardzo się angażuje w te pasje. I jak bardzo potrafi oddać całego siebie w to i nie przejmować się innymi rzeczami dookoła, co też jest trochę jego przekleństwem wówczas. I to, ile ma, jak dużo ma talentów, które są często ukryte i które nagle po prostu wychodzą, bo się okazuje, że zaczyna coś robić. I to jest super sprawa. Tymon za szybko się czasami irytuje, może nie tyle zniechęca, bo się nie zniechęca do rzeczy, tylko czasami trzeba go lekko popchnąć, no, do tego, żeby coś go zainteresowało. No dajesz, skor z wulkanu. Tak, dokładnie tak. Tak leciutko tylko popchnął. A, no i też jedną z rzeczy, która mi tak strasznie imponuje, jest empatia, którą ma w sobie i to, że potrafi wczuć się w daną sytuację, w daną osobę i pomyśleć o niej. I jest uczciwy, kiedy trzeba. No nie wiem. Kiedy trzeba, jest uczciwy. Okej. Jest uczciwy i sprawiedliwy. I też widzę, jak patrzy na rzeczy pod kątem tego, czy coś jest niesprawiedliwe dla kogoś. Jak ja mam dokładnie to samo, jak Tymon widzi po prostu, że gdzieś tam się dzieje niesprawiedliwość i nagle ta sprawiedliwości stanie się zadość. Sprawiedliwość sprawiedliwości. Jaki to jest triumf wewnętrzny? Maciek powiedział wszystkie rzeczy, które absolutnie wymienił, wszystko, co ja też bym chciała wymienić. A co, nie wymienisz? Nie, bo ja też chciałam powiedzieć o kreatywności, chciałam też powiedzieć o tym poczuciu sprawiedliwości, które jest mi bardzo dobrze znane, bo ja mam też takie bardzo głębokie poczucie sprawiedliwości. No, co to jest sprawiedliwość, Tymon? Ja tylko znam jedną rzecz. Respekt i ból. Okej. Okay. To jest bardzo uliczny, bardzo mi imponuje też właśnie to, że jest takim prawilnym chłopakiem. Przy okazji respektu i bólu będziesz musiała z nim pojechać jutro na boks. Tak i bardzo mi się też podoba w nim takie wyważenie, które często jest widoczne, kiedy między nami na przykład są jakieś spięcia i tak dalej, to u niego jest to jest to oaza spokoju, więc jest to znakomita cecha, która po prostu łagodzi, tak, to jest przyzwyczajenie. A ty co masz do powiedzenia? Podziwiam twoje poczucie humoru. Okej. Okay. I twoją kurtkę. Kurtkę? Którą? Nie mam pojęcia.
tą taką... Ach, dobrze, z Janem Pawłem II. Nie tą. Tą taką złotą chyba. To wymień jedną cechę. Jesteś bardzo emocjonalna, co jest i dobre, i złe. Bardzo to w tobie lubię, to jest bardzo złe. I bardzo to w tobie lubię. Z jednej strony jest to dobre, ale to też trochę twoje przekleństwo. To jest twoje przekleństwo. Podobnie w twoim przypadku. Macie bardzo dobre poczucie humoru. Czasami może się boję was, ale jak na przykład tata ukrywa się i udaje coś takiego, i tak biegnie do ciemnego pokoju. A potem na balkon jeszcze próbuję go zamknąć. Ja się sam boję tego i się otrzymam po prostu w jednym miejscu i boję się, że zarzam. To prawda, Ty mu się boi, że zostanie zajumpskerowany. Boję się tak. Boję się, jak Maciek się tak przyczaja gdzieś i on wie, że to Maciek się przyczaił. Ja on się boi tego za każdym razem. Boję się tego. Nie, przypomniał mi się aż taki instagramowy reels, gdzie Gosku mnie porwał. Aha, było, no. Z masłem. Było, tak było. Jakiego rodzaju muzyki słucha Tymon? Czy chcieliście kiedyś grać na jakimś instrumencie? To ja odpowiem od razu o instrumencie, że ja gram na gitarze. Ja nie gram na niczym, a ja nie umiem flecie. Na niczym grać totalnie. A ja na flecie. Nie, ale Tymon umie na klawiszach grać, mimo że się nigdy nie uczył, sam się uczył. YouTube. I sam z YouTube'a potrafi zagrać jakieś dźwięki i sam też z głowy potrafi coś wyciągnąć, więc to na pewno, słuch bardzo na pewno ma dużo bardziej rozwinięty słuch niż ja miałem kiedykolwiek, jeżeli chodzi o instrumenty muzyczne, bo ja kompletnie nie znam się na graniu na instrumentach. Ja miałam dużą łatwość w nauce, jeżeli chodzi o instrumenty. Jak byłam młodsza, też na klawiszach grałam też totalnie ze słuchu, nie umiałam z nut. No, na gitarze też nie nauczyłam się z nut, ja nie umiem, nie znam nut, więc nie umiem z nut grać, ale na gitarze oczywiście potrafię czytać, jeżeli mam chwyty rozpisane, to potrafię zagrać wszystko. I na gitarze się nauczyłam bardzo szybko grać, tata mnie nauczył. A jakiego rodzaju muzyki słucha Tymon? Mieszany w sumie. Mieszany, słodko-kwaśny. Aha. Słodko-kwaśny barbecue mniej więcej. Ja mogę powiedzieć... Sriracha. Ja mogę powiedzieć jakieś piosenki. No to dawaj, jakie piosenki. To a nie wiesz, jak się nazywają? Ja wiem na przykład, jakie piosenki Tymon ma na liście. Znaczy ja wiem, ale chciałem tak, żeby nie zapomnieć. Tymon ma tak. Całe The Wall, Pink Floydów, no ostatnimi czasy. No dobra, ale właśnie większość trochę Michaela Jacksona, trochę Davida Bowiego. Mm-hmm. Jackson... Bo Burnham. Bo Burnhama teraz słucha. Lurida miał jedną piosenkę. Take a Walk on na the Wild Side. Na jaki idziemy koncert? Nie mam. Nie, a nie masz to, myślałem, że masz to. A na jaki idziemy koncert? Queen. Nieprawda. Queen też lubi to. Kate Bush ma. Nie, ich już nie ma. Kate Bush ma Boy With Uke. Aha, mam Suburban. Suburban. Julio. Tylko jedną piosenkę. Co my jeszcze tutaj mamy? Ale na jaki idziemy zespół? Bo idziemy na koncert. Americans. Yeah, Rare Americans. Rare Americans. Czy Tymon sam wymyślił tekst Spadaj sobie do wulkanu? Chyba tak. Tak, on wymyślił. Wiecie co, to nawet nie chodzi o to, że on to wymyślił, tylko on to podchwycił u siebie w przedszkolu, jak miał 3 lata jakoś. I powiedział, że to jest największe przekleństwo, jakie można powiedzieć w przedszkolu, to było spadaj sobie do wulkanu. I nas tak, to bardzo rozbawiło. I że tak dzieci mówią do siebie w przedszkolu, spadaj sobie do wulkanu, więc... Aha. Wydaje mi się, że to się wzięło, tak szczerze mówiąc, z epoki lodowcowej tak myśleliśmy, znaczy tak podejrzewaliśmy, ale nie jesteśmy tego pewni. Bo tam był taki moment, że kogoś tam chcieli do wulkanu rzucić, albo to był Madagaskar, nie pamiętam, albo epoka lodowcowa, albo Madagaskar, gdzieś tam był wulkan i oni chcieli kogoś tam poświęcić jako ofiarę. Czy uważacie, że teraz Tymon jest w takim najfajniejszym wieku? Nie, ja myślę, że dopiero gdzieś tak za 5 lat będzie w najfajniejszym wieku, teraz okropne. Jeszcze nie. To jest okropne. Nie, ja myślę, że Tymon jest teraz w trudnym wieku bardzo. Bo 13 lat to jest trudny wiek, tak z doświadczenia mówię. Widzieliśmy film 13 zresztą, Tymon nie widział, ale jest film 13, 13 się nazywa i to jest trudny wiek. I już się nie jest dzieciakiem, ale jeszcze nie jest się... Britney Spears o tym śpiewała. Ale jeszcze nie jest się takim nastolatkiem jeszcze, takim stuprocentowym. No nie. Więc to jest bardzo trudny wiek, ja Tymonowi nie zazdroszczę, natomiast wkrótce... się zmieni. Wasza wspólna tradycja, czy jest taka? To też kilka osób o to pytało. Czy mamy jakieś takie rzeczy, które robimy razem? Jak oglądamy filmy, to wy oprócz tego, że rozkładacie kanapę, to jeszcze tu mama siedzi,
Mama siedzi po lewej stronie kanapy, to, a tata po prawej stronie kanapy. Wow, no nie. A ja na osobnej kanapie. Jest to świecka tradycja, niesamowita. Znaczy, bardzo często zdarza się, że po prostu jak jest niedziela, kiedy jesteśmy po sobotnich imprezach, to gnijemy w domu, nie robimy nic, nie idziemy nigdzie, tylko oglądamy 3 albo 4 filmy. Zrobiliśmy całych wszystkich Clerks, całą... Clerks 1, 2 i 3. Maraton Clerksów zrobiliśmy, a przed tym American Pie. Jeszcze American Pie. Tak więc oglądamy dużo rzeczy, staramy się z Tymonem oglądać rzeczy, które albo widzieliśmy, albo takie, których jeszcze nie widzieliśmy, jak teraz ostatnio na przykład oglądaliśmy Wszystko Wszędzie Naraz. Więc na pewno oglądanie filmów jest naszą wspólną tradycją, ale naszą wspólną tradycją też jest, że gdzieś jedziemy, to musimy podjechać do Maka i zrobić to zamówienie. Każdy bierze zawsze to samo, ja biorę kawę, chłopaki biorą to, co biorą, czyli zestaw. McNuggets, cheeseburger i barbecue. Jest to również nasza tradycja, ale to, że niedzielę spędzamy w taki sposób, to chyba... I śpiewamy piosenki na głosy, jak Adam Scott w Step Brothers, jadąc samochodem. Jeździmy co roku do Włoch na wakacje. No to też tradycja. To jest nasza tradycja rodzinna. Czy nie bałaś się macierzyństwa? Sama niedługo planuję i jestem przerażona. Bardzo bałam się macierzyństwa, bardzo nie byłam do tego przygotowana. Kompletnie to nie był ten moment, kiedy myślałam sobie, o tak, to jest właśnie ten czas, kiedy chciałabym zostać mamą, to zupełnie nie było tak. Natomiast kiedy już byłam w tej ciąży, to myślenie się dosyć szybko i dosyć mocno zmieniło, więc myślę, że nie masz co się obawiać, tylko nastawiać się pozytywnie do tej przyszłej drogi, która cię czeka. I w ogóle takie pozytywne nastawienie względem ciąży jest czymś bardzo spoko. Mi tego czasem brakowało, bo ja jestem nerwowa i ja cały czas wyszyłam, że coś się wydarzy złego na pewno, kiedy byłam w tej ciąży. Natomiast nic złego się nie wydarzyło, wszystko było okej i teraz ty... Więc wszystko będzie dobrze, lat. Pamiętaj, chyba że po prostu będzie źle i nie dasz rady. Czy Tymon jest z waszymi znajomymi na ty, czy na pan, pani? Na pan, pani. To większość osób... Panicz. Szanowny pan. Szanowny pan, panie. I, królu złoty. Wielmożna pani. Prezesie. Kierowniczko. I aniołku. Jeszcze mówię do niektórych, tak. Aniołku. Nie no, ty on zawsze był z naszymi znajomymi. Aniołeczku. I nie mówił też wujek, ciocia nie, czy coś nie tam. Było wuja. Nie było wujków i cioć. Ja w ogóle osobiście nie cierpię, jak ktoś robi te ciocie, wujki, kiedy nie jest się ciocią, wujkiem oryginalnie. Nie lubię w ogóle słowa ciocia i wujek, jakieś takie blech. Więc wolałabym, żeby nawet dzieciaki, które są ze mną spokrewnione, nie mówiły do mnie per ciocia, ale jeżeli tak czują wygodniej, no to okej. Okay. Natomiast dzieci, które nie są z rodziny, niech mówią po imieniu, jeżeli o mnie chodzi. To jest i tak samo nasi znajomi mają takie podejście, że po imieniu. Gdyby każdy z was miał zagrać jakąś postać w filmie lub serialu, to kogo byście wybrali? Albo Dwight, albo Michael. Chciałem powiedzieć, że on pewnie Dwighta by zagrał. Albo Jim. Któryś z tych trzech. Bardziej Dwighta pasowałbyś ze swoim podejściem creepy do grania pewnych rzeczy. To byś pasował bardziej do Dwighta, tylko musiałbyś mieć jedną cechę. Musiałbyś się przestać śmiać podczas nagrywania. To może wtedy by ci się udało zagrać jakąś scenę. Karen Felipe. Bo tym on ma niestety to, że bardzo często nie jest w stanie, gotuje się za bardzo, bo go tak śmieszy to, co robi, że się gotuje tak, że nie jest w stanie dokończyć sceny. Ale ja to rozumiem, bo... Ja bym zagrał... Ciężko jest no kogo? No teraz zwolniło się, ten Wiedźmin się zwolnił. Znaczy, no nie zwolnił, no tamten niby przyszedł. Superman się zwolnił, więc kto wie. Black Adama byś grał. Kto wie, no może Superman. Ja bym chciała dokończyć swoją rolę Diablicy, ale to nie wiem, to już to raczej nie będzie, to się nie wydarzy raczej, ale to był na tyle fajny projekt, że cały czas mam go z tyłu głowy. To jest chyba taka rzecz, której strasznie żałuję, że jeżeli miałabym powiedzieć, wskazać na coś, z czym byłam związana w życiu i czego mi żal, to właśnie tego projektu. Tutaj odczuwam największy żal i to jest właśnie rola, którą na pewno chciałabym grać, gdyby to był serial, gdyby to był film, niezależnie od tego, w jakiej by to było formie, bo uważam, że w jednej i w drugiej formie, to mogłoby być totalnym hitem. Także rola Diablicy w Twardowskim. W Twardowskim, dobra. A myślałeś, że gdzie? Na kanale W życiu.
po prostu w życiu. Tymon myślał, że moja rola diabnicy. Nie, myślałam, że na kanale Tymon, YouTube. Tymon nic o mnie nie wie. Czy jest jakaś charakterystyczna cecha charakteru, którą wszyscy macie? Nam wszystkim tak naprawdę dałbym mocne złuszczenie się. Tak? Jesteśmy pieniaczami. To prawda, to jest cecha charakteru, która łączy naszą rodzinę bardzo. To jest strasznie smutne. Szybko się denerwujemy, po prostu mamy krótki lącik. Niestety, nic fajnego. To wszystkie pytania, moi drodzy. No możemy iść jeść. Na 9 masz dentystę, to też jest odpowiedź, bo to było pytanie z Q&A Tymona, na którą ma dentystę jutro, więc na 9. Dziękujemy Wam bardzo za uwagę. Ja Wam bardzo dziękuję za pytania, też dziękuję za pytania, które zadawaliście u Maćka. Tak, u mnie. Dziękuję Wam, moi drodzy panowie. Idziemy jeść. Dzięki za uwagę, do zobaczenia. Pa.